Słuchasz polskiego programu SBS. Władze wielu krajów, w tym Australii, pracują nad wprowadzeniem regulacji mających na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi mediów społecznościowych na młodzież. Premier Anthony Albanese zwrócił się niedawno do przywódców stanowych i terytorialnych z prośbą o informacje, jak można by wdrożyć ewentualny próg wiekowy dla korzystania z tych mediów. Premier Nowej Południowej Walii twierdzi, że ograniczenia wiekowe dla użytkowników platform technologicznych są sprawą konieczną i pilną. Premier powiedział też Sky News, że nieuregulowane korzystanie z mediów społecznościowych przyczynia się do wzrostu chorób psychicznych wśród młodych Australijczyków. Ultimately we have to draw a line in the sand. This is a big change for Australia. But I think it's warranted given this is, in my view, a global unregulated experiment on young people. W końcu musimy postawić granice. To duża zmiana dla Australii, ale myślę, że uzasadniona, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z globalnym, nieuregulowanym eksperymentem na młodych ludziach, jakim jest powszechne korzystanie z mediów społecznościowych. W naszej społeczności następuje to tak naprawdę w wieku około 13-14 lat i zbiega się ze wzrostem wskaźnika lęku, zwiększoną ilością samookaleczeń i niestety samobójstw wśród młodych ludzi. Uniwersytet Warszawski na rozpoczęcie nowego roku akademickiego zainicjował kampanię informacyjno-edukacyjną Hate boli, uważajmy na słowa. Nienawistne komentarze powodują cierpienie i degradację psychiczną osoby, do której są kierowane, oraz wywołują eskalację frustracji w przestrzeni publicznej. Mówią o tym studenci i wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego w przygotowanym spocie. Jak reaguje człowiek doświadczający hejtu? Rozstrój żołądka, paraliż, problemy ze snem. Taki lęk, napady lęku jakby. Czułem wściekłość. Nie wiedziałem jak zareagować, nie wiedziałem co zrobić. Za każdym razem, kiedy wchodzę na zajęcia, to wraca. Siedzi w tobie głęboko. Hejt nie jest zjawiskiem zawieszonym w próżni. Jeśli czujesz się pokrzywdzony, jeśli jesteś świadkiem mowy nienawiści, reaguj. W Australii osoby potrzebujące wsparcia kryzysowego mogą skontaktować się z Lifeline pod numerem 13 11 14 lub dla osób do 25 roku życia z Kids Helpline pod numerem 1800 55 1800. Więcej informacji i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego można uzyskać na stronie beyondblue.org.au i pod numerem 1300 22 46 36. Na podstawie materiałów Newsroomu oraz Informacyjnej Agencji Radiowej opracowała Joanna Todisco. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.